Witajcie w kolejnym pięknym dniu. Mamy poniedziałek i lecimy temat ścian kolankowych. Decyzję podjęliśmy, że będziemy betonowali wieniec tutaj na dwa razy. Czyli w pierwszej kolejności betonujemy ściany kolankowe i wieniec na części mieszkalnej. I w drugiej kolejności będziemy betonowali lukarny i wieniec części garażowej. Dlaczego tak? Dlatego, że tutaj mamy tego byka dużego 90 cm i jego musimy betonować aż do wysokości płatwi praktycznie. To raz, a dwa to więcej mamy na różnym poziomie, a trzy to tu na lukarnach mamy nadproża łukowe i zdecydowanie wygodniej nam będzie to po prostu zabetonować oddzielnie. Tym bardziej, że tu jeszcze przy lukarnach musimy zrobić domorówki z boku. Także betonujemy to i od razu sobie zrobimy te domorówki na drugi dzień i już dobetonujemy, doszalujemy wtedy te lukarny. Będzie to dla nas prostsze. No i razem z wieńcem części garażu od razu wybetonujemy wyżej już tutaj tego byka. Jego na dwa razy po prostu dobetonujemy i tyle. Tu mamy startową. Dobra. Jakieś chmury naciągają, tak jakby już dzisiaj chciało popadać. I troszkę se pomurujemy. Tu już jak pierwsza jest zrobiona warstwa, to resztę można spokojnie od poziomicy murować. Będzie. No mam nadzieję, że coś się trochę pozmienia i da nam to ogarnąć. Pierwsza warstwa też robiona na kleju. Wow, gdzieś ty pojechał, gościu. Kogo? Metrówkę. Przyszła nowa bateria w końcu. Także już nie powinno być problemów. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzała. I będzie w porządku, to zamówię jeszcze jedną z tej samej firmy, Telesin. Tamte oryginalne z GoPro już tak mi spuchły, że ledwo wchodzą w kamerę. Więc ogólnie słabo. Dzisiaj zaczęliśmy w zasadzie dopiero, ale no tak pięknie słoneczko wyszło, że moment ładnie ściągnęło tą pierwszą warstwę. No i można zamykać temat. Można temat zamykać spokojnie. Najgorzej, że z docinkami musimy biegać. Maszyna dość ciężka, aligatora sprzedałem. Jeszcze wrzucić byśmy dali rady pewnie turem. Ale jak ścianki będą wymurowane, to problem byłby ze zdjęciem jej, bo ona trochę waży. A nie ma tego aż tak dużo. Nie ma aż tak dużo, także spokojnie sobie poradzimy. Mhm.
Jest. Jest. I tutaj wystawka. 29,5. 35 będzie. Dobra. To jest ta dolna? Tutaj startujemy z 5. Pieszą na stropie 12 grzebień. Jak nie ma jakichś tam wielkich strupów, to na spokojnie idzie to wymurować. Pyk. No tamto z przodu, nie wiem, czy nie będzie z tego jakiegoś deszczu. No ale niech chociaż poczeka, aż skończymy tą kolankową. I wtedy niech sobie już pada. Chociaż najlepiej, żeby ten tydzień przetrzymało. To byśmy na spokojnie, myślę, że pokończyli ten temat i mogli się zwijać już na drugą budowę. Tam już też dość pieklący temat. No to już trzeba polatać trochę. Dość pieklący temat. Bo zima idzie wielkimi krokami. A tam jeszcze trzeba strop zabetonować. Także plus jest taki, że też budowa na miejscu. Tu od razu jak pierwszą warstwę zrobiliśmy, to te narożne słupy, startery wypuściliśmy, wrzuciliśmy belki, no bo później byłoby nam to niewygodnie zrobić. Przekręcić. A tak to od razu wrzucony i z głowy. Jest, jest. Następny kawałek, coś w gardło wlazło. Następny kawałek gotowy. Strzępia 5 cm robię. Ideolo jest. O, mało zostało. Jeszcze ten przód musimy zrobić, żeby też, mówię, tego byka zabetonować przynajmniej na te 3-4 warstwy. No i trochę kombinacji i by się pewnie dało to za jednym betonowaniem zrobić, a mówię, też dość sporo tego betonu. A jak z więcej razem słupy do góry się betonuje, to tu zawsze wypływa to później. I też jest to trochę niewygodne. No, także zrobimy to na dwa razy. Niech komentują. Czasami celowo coś się robi tak troszkę inaczej, żeby się pośmiać, troszkę sobie urozmaicić pracę. Zawsze wtedy fajne komentarze, że się człowiek nie zna i tak dalej. No i dobrze. A ten to wrzucimy sobie później. Trochę jakiś uszkodzony.
Tam coś trzeba na startówkę by było, nie? Znaleźć. I niech się mu rypną do góry. Teraz to leczek pieszowarstwa jest już ogarnięta, to już kocuszki wtedy. A już mi się chciało pomurować, mam tak, że jak trochę za długo przy szalunkach betonach, to już mi się chce pomurować. Tutaj tylko małe szczytki na lukarnach będą tu i tam. A tak to praktycznie wieniec kończy nam budowę, bo tutaj dach jest kopertowy. W sumie wielokopertowy nawet. Babie lato chyba jest. Tyle gdzieś tych pajęczyn lata. Łaskoczy za uchem. No, żeby ten tydzień taka pogoda się utrzymała, to by było, nie powiem, bosko. Plan by byłby wykonany w 200%. Dobra, zamykamy tutaj. Ten temat. Zamykamy tu ten temat. Do pionu. Do lica. To już tu niepotrzebne. Na boki trochę więcej kleju się wyciśnie. Opa. I ostatnia. Ale poszli z murami. Jest pion, jest lico. Dobra. No i został ten winkielek w zasadzie. To jest ta na startówkę.
Od razu wystawimy troszkę. Perfekto. Ja tutaj cały czas schylony, to też dobrze trochę polatać akurat po bloczki. Jeszcze gadolicę można zrobić. Tę wstawkę mało musiałem zrobić. Tak jak wychodzą takie piąteczki, czwóreczki, wstawki, to lepiej gdzieś w środku ją zrobić. Bo później to z brzegu kiepsko je wklejać. I ząb. To zmierzyć zapewne, czy cała wejdzie, chyba nie wejdzie. 42, 47. To jedną trzeba będzie szlifować z lekka. Ząbek się zrobił. Przeszlifujemy. Ciekaw jestem, czy te baterie nieoryginalne dłużej trzymają niż te oryginalne, nawet jak są nowe. Psa. Jak to wychodzi? Jest okazja przetestować. Okay. Pion jest, lico jest. Taki niewygodny projekt do robienia, bo na każdym winklu rdzeń, szalować, betonować, wystartować też jest gorzej, bo nie można winkla wyprowadzić, tylko trzeba kombinować takimi kawałkami. Także taki niezaprzyjemny.
psa. Niezaprzyjemny projekt. Ale za to szczytów nie ma do murowania. Szukajmy plusów. Pyk. Mamy to. Opa. Zaraz będziemy mieli to. No i zostaje ten kawałeczek. I wygonimy tutaj tą pierwszą warstwę startową. I tyle. Znaczy na styk wrzuciliśmy praktycznie. Na styk. Który to która? Taki sam. Jest. No chyba, że zacząć inaczej trochę. Ale jakbym się cofnął trochę bardziej, większe strzępie tu zrobił. Niech tu się wleje trochę więcej betonu, czyli tu ja bym się cofnął 2 cm więcej. I tam wyjdzie 2 cm więcej i tyle. Wlejemy więcej betonu trochę. Po prostu. I co? I też będzie. Nie będzie to przeszkadzało w niczym za bardzo chyba. A nawet na pewno. Opsa. No dzisiaj tak pięknie, że aż chce się pracować. Ani wiatru praktycznie nie ma. Krótki rękawek. A jakaś grudka. Aż miło. Nie zdąży się rozpędzić, już znowu trzeba szalować. No dobrze, trzeba gonić to. I zaraz będzie gdzie się rozpędzić na następnej budowie przy parterze. Tam już strop w jednym betonowaniu. Na jednym poziomie. Nie będzie tak jak tutaj na dwóch poziomach. Także też już temat trochę ułatwiony. Tyle, że trochę więcej tego betonu.
zamknąć. Hop. Mała poziomka, to muszę chwilę poczekać, niech to zwiąże. Lekko ściągnie, żeby tutaj tego ząbka przeszlifować. No. Inwestor dzisiaj wolniejszy lata, tutaj to nam podwozi turem od razu to, co potrzebujemy. Palety na górę wrzuca. Ale bananowe. Bananowe. Tutaj wieniec kończymy na tym elemencie, także tutaj tą ściankę dalej będziemy też murowali z 24 i ją będziemy domurowywali już do tego elementu. Także tutaj w tym miejscu kończymy. A te ścianki dalej 24, które idą, to dokleimy, domurujemy już razem z działówkami. Gdzieś jakieś zmiany z dachem mają być. Nie wiem dokładnie, o co chodzi. Dlatego, żeby nie ciąć później, to lepiej to domurować, jak już będą działówki. Jedyne to tego byka musimy wybetonować tylko. Dobra. I tutaj mamy w zasadzie 16,5. No i już się robi miejsce. No i widzę, że te baterie będą zdecydowanie lepsze. Mamy 30 minut surowego nagrywania. No i jeszcze 65% baterii. Także myślę, że na spokojnie mogę zamawiać jeszcze jedną taką, może nawet dwie, żeby była w zapasie. No a te baterie oryginalne GoProwskie polecą już do utylizacji. Także co, lecimy dalej, ten kawałeczek domurujemy, dokleimy tutaj ten winkielek jeszcze i na dzisiaj fajrant. No i dobra, na dzisiaj będzie. Tu całość ścian kolankowych mamy ogarniętą. Pierwszą warstwę tutaj też mamy zrobioną. Niech to sobie teraz tężeje. W dniu jutrzejszym jeszcze 4 do góry zrobimy. Od razu będziemy mieli tu zaparcie dla betonu. Na wysokości 4 warstw wybetonujemy tego byka. Tu sobie zawiniemy już tam do drzwi. Tam będziemy mieli drzwi. Jedne tutaj, drugie, ale to mówię, później wykonamy. Teraz nie będziemy tego tutaj robili. Zastanawiam się, czy tutaj nie wjechać jeszcze wieńcem, żeby to spiąć, ale myślę, że to spokojnie. Spokojnie zepną tutaj te rdzenie, przytrzymają to w ryzach, a to już będzie zaczynał się skos, więc też nie bardzo chcę tutaj ingerować, tym bardziej, że tutaj będą, mówię, jakieś zmiany z dachem, tutaj będzie szła krokiew koszowa też, nie wiem, co oni tutaj kombinują, dekarze oczywiście, także nie bardzo chcę w to ingerować, więc tylko tego byka do góry wyciągnę, betonuję do podparcia płatwi i to wszystko. No a tutaj już z poziomu wieńca będę się po prostu schodził w tamtą stronę już razem
razem z działówkami dokotwię się tutaj i tyle. Tutaj też będzie działówka, to też będę mógł się spokojnie spiąć, tu będzie szło 24, natomiast tutaj 12 i tyle. Także na dzisiaj plan minimum wykonany. Troszkę dyskusji było, bo zastanawiali się nad podniesieniem ściany kolankowej, ale no w końcu zostało tak, jak jest w projekcie. Tutaj i tak na gotowo będą mieli około 95 cm ściany kolankowej, także myślę, że wystarczy. A jakby podnieśli, to no zmieniłaby się bryła z zewnątrz dość znacznie. No i mogłoby to oszpecić też cały budynek. Tym bardziej, że na garażu jest taki dość mały daszek nad garażem. Także chyba dość spiczasty by wyszedł. Więc zostaje tak jak jest, czyli 3 warstwy i 25 cm więcej. I tutaj też, tak jak mówiłem, na nadciągu częściowo domurowane. Także na dzisiaj tyle. Pamiętajcie o łapkach, dzięki za uwagę. Widzimy się w dniu jutrzejszym, domurujemy tamtą część i lecimy ze zbrojeniem i szalowaniem wieńca części mieszkalnej. Także do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się.